Mroczny wojownik. W rolach głównych. Pokażę ci nowy klub. Będziesz zachwycony. Najpierw pogramy w kosza. Skopię ci tyłek, zobaczysz. Tak, jasne. Poważnie, dużo trenowałem. A więc co robimy? Chcę odwiedzić mamę. Później zabiorę cię na obiad. Pewnie nie możesz się doczekać porządnego żarcia, żebyś wiedział, stary. Zdjęcia. Muzyka. Mówiłeś, że kolesie są już w drodze. Masz dla mnie forsę? Będę miał za tydzień. Nie.
Scenariusz i reżyseria. Kolesie pracowali dla Race Tech Importing. Podobnie jak ci z pokerowej meliny. Buddha. Vegas. Buddha? Tak, Buddha. A raczej Carl Williams. Jest właścicielem Race Tech Importing w Dorchester. Importują z Azji silniki i inne rzeczy. Zaczynaj. Dalej, bracie. Uderz porządnie. Tak, o to chodzi. Wyżej ręce. Dalej, Derek. Tak jest. Świetnie. Super, bracie, było świetnie. Bawisz się z nim, ale uważaj na jego kolana. Tak czy inaczej, trzymamy się planu. Zaskocz go i zaatakuj porządną serią. Jak się czujesz? Tak, nie może być. O czym ty mówisz? O co do cholery chodziło? Kończę z tym bagnem. Wybrałeś na to niezły moment. Co ty wyprawiasz? Właśnie go o to pytałem. Kolesie zaraz rozniosą to miejsce. Chcą walki albo zwrotu pieprzonej kasy. Jimmy, skończyłem z tym. Oddaj im pieniądze. Zapowiedziałem twój wielki powrót. Nie zapłacę ci za jedną rundę. Musisz walczyć do końca. Już skończyłem. Skoro tak, to wypieprzaj z mojego klubu, cioto. Co to miało znaczyć? Nie mogę w to uwierzyć. Wyrzuciłeś $1,000 w błoto. Spójrz na mnie, Derek. Chyba zasługuję na odpowiedź. Za długo razem pracujemy, żebyś tak mnie traktował. Co teraz będziesz robił? Zmywał gary do końca życia? Jesteśmy na miejscu. Zobaczymy się jutro? Tak. Przepraszam za dzisiejszy wieczór. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę już tego robić. Przecież nie miałeś go zabić. Wystarczyło mu dokopać i zabrać kasę. Muszę się rozwijać. Rozumiem. Zapomnijmy o tym. Widzimy się w klubie? Tak. Spoko, bracie. Powodzenia na jutrzejszej rozmowie. Dzięki.
Cześć, kochanie. I co, wygrał? Zrezygnował. Stwierdził, że z tym skończył. Spakował się i odwiozłem go do domu. Żartujesz? Sądziłam, że potrzebuje kasy. Mówił, że ma parę rozmów o pracę. Kto zatrudni byłego mordercę? Spójrzcie na te cięcia, uszkodzone aorty, mnóstwo krwiaków i strzaskane żebra. Co to oznacza? Ofiary były uzbrojone i wcale im to nie pomogło. Na pewno nie była to próba włamania? Na miejscu znaleźliśmy mnóstwo kasy. Na pewno jej nie szukali. Panie Williams, czy raczej powinienem mówić Budda? Czy w grę wchodzą jakieś nieudane transakcje, niezadowoleni klienci? Oni tylko dla mnie pracowali. Jeden w wysyłce, drugi w księgowości. Nie mam pojęcia o ich osobistych sprawach. W tym panu nie pomogę. Ktoś wypowiedział wojnę pańskiej firmie. Prędzej czy później dowiem się, w co się wplątaliście, więc może od razu mi pan powie. Jakaś konkurencja? Nie mam konkurencji. Jestem zajęty, detektywie. Mogę jeszcze w czymś pomóc? Na razie to wszystko. Wie pan, gdzie mnie szukać. Jeszcze jedno pytanie, Budda. Widziałeś ostatnio swojego rzeźnika? Kogo? Derricka Wu. Widziałeś się z nim? Z tym psychopatą? Będzie gnił w pudle do końca życia. Od paru miesięcy jest na wolności. A więc nasz Budda coś kręci.
Wiemy, że handluje heroiną, ale na razie brak nam dowodów. Kim jest Derek Wu? Pracował dla Buddy jako zbir do wynajęcia. Zastraszał konkurencję. Właśnie wyszedł z Walpole. Szuka zemsty. Zemsty? Jest podejrzanym? Dobrze ci się wiedzie. Kiedy się żenisz? Wkrótce. Muszę to zrobić. Ona jest dla mnie bardzo ważna. W zeszłym tygodniu spotkałem na rynku Dina. Dzwoniłeś do niej? Nie. Dlaczego? Minęło sporo czasu. Pewnie ma kogoś. Nie, jest sama. Najpierw muszę stanąć na nogi. A więc... chcesz wycofać się z walk? Przestało mnie to bawić. Ale to łatwa kasa. Mógłbyś pociągnąć to przez kilka lat. Nie chodzi o pieniądze. Najwyraźniej nie. Mogłeś zgarnąć $1000 i się wycofałeś. Co ci odbiło w sobotę? Dlaczego przestałeś walczyć? Nie jestem już taki jak kiedyś. Władza, dobro i zło. Ludzie codziennie walczący o nią, mordujący się nawzajem dla drobnych przyjemności, forsy, seksu, pychy. No dobra, ostatnia gra. Christy niedługo wróci z pracy. Muszę jechać do domu, zająć się obiadem. Po prostu masz już dość porażek. Co takiego? No dobrze, piesku. Podaj. Ty stawiasz kolejkę. Poprawiłeś się. W pudle nie ma nic lepszego do roboty. Mogę zadać ci osobiste pytanie? Jakie? Czy ktoś usiłował się tam do ciebie dobierać? Tak, po pół roku od siatki. Zaczaili się na mnie w parowni. Parowni? Pomieszczenie w pralni. Dwóch znokautowałem. Jeden dziś ma tylko jedno jądro. Potem już nikt nie chciał mnie przelecieć. Muszę spadać. Podwieźć cię? Nie, dzięki. Zostanę tu jeszcze. Dobra. Spikniemy się później. Super. Znajdź go i zabij. Musisz być pewien, że to Derek Wu. Ściganie go może być niebezpieczne, grozi wojną. Poczekajmy trochę.
Zobaczymy, czego dowie się policja. Oczywiście, że to rusz głową. Jak leci, bracie? Lepiej nie pytaj. Skończ z tą farsą. Urodziłeś się, by walczyć, a nie lizać komuś tyłek. Fajne buty. Biedacy nie mogą wybrzydzać. Muszę znaleźć pracę. Dążyć do celu. Rozumiem. Derek. Gina. Pracuję tu od 2,5 roku. Sama ustalam sobie godziny. Reklama, Boże. I pomyśleć, że kiedy cię poznałem, byłaś kelnerką. Wiedziałem, że będziesz robić coś twórczego. Ja właśnie zrobiłem dyplom z informatyki. Naprawdę? W jaki sposób? Mieli taki program w więzieniu. Jutro mam rozmowę w sprawie pracy. Poważnie? Czemu moje listy wracały? Nieotwarte. Chciałem, żebyś o mnie zapomniała. Nie mogłam. Mimo, że nie dzwoniłeś i nie pisałeś. Myślałem, że znienawidziłaś mnie, dowiedziawszy się, w co byłem zamieszany. Nie rozumiem, dlaczego mi nie powiedziałeś. Nie przyszedłeś po pomoc. Robiłem straszne rzeczy. Dla mnie byłeś dobry. Rozumiem cię lepiej niż myślisz. Wiem o tym, co się stało twojej mamie, o poprawczaku. Potem zacząłeś zadawać się z Buddą, z jego pieniędzmi i władzą. Cieszę się, że wróciłeś. Tęskniłam. Ja za tobą też. Chce się zemścić za odsiadkę. Nie możemy czekać. Zgadzam się. Wykończ drania. Znalazłem go. Ćwiczy w klubie na ulicy Tremont. Jedziemy. Ja prowadzę. Thank you.
Tak. Za co ci płacę? Rusz dupę i znajdź go. Albo pierwszym statkiem odeślę cię do Chin. Budda? Cholera. A któż by inny? Wszyscy moi wrogowie nie żyją. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Wiem, co myślisz. Trzeba trochę poczekać. Może to była przypadkowa strzelanina. Sam wiesz, ilu szaleńców chodzi dziś po ulicach. W każdym razie lepiej nie przychodź dziś na trening. Detektyw Harris szukał cię dziś w klubie. Harris? Cholera. Czego chciał? Nie mówił, po prostu cię szukał. Takie jest życie na warunkowym. Zawsze jesteś pierwszym podejrzanym. Zupełnie jakbyś był czarny. Harris, tak? Harris. Świeżo na wolności i już wracasz do starych rozrywek? O czym pan mówi? Piłem drinka z przyjacielem. On nic nie zrobił. O co chodzi, Harris? To ja zadaję pytania. Widziałeś się ostatnio ze starym szefem? Z kim? Wiesz, o kim mówię. O Buddzie? Wie pan, że moje zwolnienie mi tego zabrania. Nie o to pytałem. Widziałeś go czy nie? Kontaktowałeś się z którymś z jego ludzi? Nie. O co chodzi? Doprawdy? Powiedziałem, że to ja zadaję pytania. Widziałeś któregoś z jego ludzi czy nie? Nie. Pieprzony kłamca. Gdzie byłeś zeszłej nocy? Z pańską żoną. Graliśmy w karty, mamy świadków. Skoro nic nie zrobił, czemu wygląda na winnego? Takich bestii jak ty nie powinno się wypuszczać na ulicę. Ostatnio łatwo się wykpiłeś, ale wierz mi, nic mnie tak nie uszczęśliwi, jak wsadzenie cię za kratki na dożywocie. Będę miał cię na oku, skurwielu. Gość boksuje jak baba. Budda coś knuje. Policja zaczyna węszyć. Ktoś strzela do ciebie, a teraz Harris pyta o Buddę. Pewnie to jeden z jego kolesi strzelał do ciebie. Ale dlaczego? Skoro jestem na wolności, Budda sądzi, że mu zagrażam. Może nie powinieneś iść jutro do pracy. Nie wychylaj się przez jakiś czas. Nie mogę. Kucharz i tak ma wielką ochotę mnie wyrzucić. Budda mnie nie powstrzyma. Muszę dążyć do celu. Myśleć pozytywnie. Wciąż się gniewam. Tylko na jedną noc, kochanie. Dobranoc, Derek. Dobranoc, Christine. Żałuję, że nie zająłem się tobą, zanim cię zamknęli.
Byłem zbyt pochłonięty użalaniem się nad sobą po stracie tytułu. Gdybym ci pomógł, nigdy nie spiknąłbyś się z Buddą. Daj spokój. Wiem, co mówię. Twierdzisz, że mogłeś mnie ocalić? Miałem narąbane w głowie. To więzienie mnie ocaliło. Teraz jestem innym człowiekiem. Ty też. Życie toczy się dalej. Tamto to przeszłość. Daj temu spokój. Zachowaj te gadki dla prasy. Na ulicy bycie takim liberałem to najprostszy sposób, by dać się zabić. Pytam tylko o dowody. Nie możemy od tak sobie bić podejrzanych. Wu to bezwzględny morderca, który powyżynał mieczem konkurencję swojego szefa. Miałem dowody na 7 zabójstw. Tyle brakowało do wyroku. Aresztowano go za sprzedaż heroiny. Skończyło się na karze za posiadanie. 4 lata. Łatwo się wywinął. Te wydarzenia to dokładna powtórka z tego, co Wu robił przed pójściem do więzienia. Używa tego samego miecza. Przyjrzyj się lepiej dowodom, Suarez. Karaluchy. Tysiące. Też ich nienawidzisz? Żywią się naszymi okruchami. Ludzie wzywają eksterminatorów, by wyeliminować problem, ale ten pozostaje nierozwiązany. Zatańczysz? Nie. Zaraz wracam. Zakład to zakład. Jesteś mi coś winien. Thank you.
Panie Jones, to dochodzenie w sprawie poważnej zbrodni. Chciałbym porozmawiać o pańskim przyjacielu. Mnie też pan pobije? Co pan słyszał o ostatnich morderstwach? Jakich morderstwach? Zamordowano 15 mężczyzn. Każdy z nich był związany z Race Tech Importing. Sądzi pan, że Derek miał z tym coś wspólnego? Kiedyś pracował dla Buddy. Mamy więc podstawy, by sądzić, że miał z tym coś wspólnego. Sprawdzamy go. Jeśli jest czysty, nie powinno to stanowić problemu, prawda? Derek pracuje dziś w Chinatown, w restauracji Oriental Gardens. Jest pomywaczem. Nic nie zrobił. Przekonacie się o tym. To teraz zupełnie normalny facet. Jasne. Jestem w samochodzie przed restauracją. Ja za rogiem w Szanghaju jem obiad. Zadzwoń, gdy się pojawi. Pracuję w restauracji Oriental Garden w Chinatown. Dobrze. Znaleźli Wu. Świetnie, czekaj na zewnątrz. Będę za 2 minuty. Zgarniemy go. Zabierzcie go na zaplecze. Za mną. Chodźcie. Stać. Nie ruszaj się. Zabiłeś policjanta.
Podszedłem zobaczyć, czy mogę mu pomóc, a Harris strzelił do mnie. Nie do wiary. Opanuj się, stary. Co teraz zrobimy? Gdy ludzie Harrisa będą mnie szukać, powiesz im, że nie wiesz, gdzie jestem i co robię. Ja nie będę się wychylać, póki sprawa nie ucichnie. Może zgłosisz się na policję? Załatwię ci dobre traktowanie. Znam adwokata. Trenuję w klubie. Nie słuchasz mnie. Harris usiłował mnie zabić. Mają mnie za zabójcę policjanta. Jeśli Harris i jego ludzie mnie dorwą, nie doczekam jutra. Harris szukał cię dziś w klubie. Mówił, że w tym tygodniu zamordowano 15 ludzi Buddy. Cholera. Myślę, że ja za tym stoję. Tak. Gdzie się ukryjesz? Zatrzymam się u Jimmy'ego Stewarta. Mam klucze. W porządku. Muszę odwiedzić Buddę. Daj spokój. Wiesz, że to oznacza kłopoty. A co mam robić? Muszę to wyjaśnić. Powinieneś opuścić miasto, zanim sprawa sama się nie wyjaśni. Nie będę uciekał. Wróciłem, by ułożyć sobie życie. Sam mówiłeś, że kontakt z Buddą to jak igranie ze śmiercią. Trzymaj się od niego z dala. Dobrze? Pogadamy jeszcze. To tylko kwestia czasu, zanim łu wypłynie. Musimy się przygotować. Wiecie, że jest uzbrojony i bardzo niebezpieczny, więc podejmijcie odpowiednie środki ostrożności. To groźny zabójca. Raczej podejrzane o zabójstwo. Nie, detektywie. Ten facet to morderca policjanta. Panowie, do dzieła. Masz tupet. Nie życzę sobie, by ktokolwiek kwestionował moje zdanie, zwłaszcza ktoś, kto znany jest ze współpracy z kryminalistami. To ja kieruję tą sprawą, zrozumiano? Nie. Widziałem ślady na ścianach. Wie pan, że nie zrobiły ich kule z jednej broni. Widział pan, jak strzelał do Baxtera? Do diabła, Suarez. Daruj sobie tę teorię o broni. Stał nad martwym ciałem, kiedy mnie zobaczył. Chciał strzelać. Czego w tym nie rozumiesz? Miał motyw, a teraz się ukrywa. Panowie? To broń znaleziona w uliczce. Są na niej odciski Derricka Wu. Dziękuję, Kate. Słyszałeś kiedyś o intuicji? Byłbyś lepszym gliną, gdybyś ją miał, partnerze. Przesyłka z ostatniego tygodnia jest nie do namierzenia. Ten pieprzony bałagan kosztuje nas kupę szmalu. Nie podoba mi się to. Nie martw się. Osaczymy szczura i spalimy go. Potrzebuję lepszej ochrony. Przyjdzie po nas. Ty to wiesz i ja. Nie damy rady go złapać. Gliny też nie. Zamknij się. Rusz się, wbije ci to w szczękę. Co się dzieje, Budda? To ja powinienem zapytać. Czego chcesz, Wu?
Czemu nasyłasz na mnie swoich zbirów? Wszyscy wiedzą, że zabiłeś Tanga i Sylwana. Zapłacisz za to. Wynocha. Ruszcie się, a będzie po nim. Nie ruszać się. Odsuńcie się na bok. Stańcie tam. Rusz się. To nie ja. Jesteś trupem. Łapcie go. Za nim. Nie dajcie mu uciec. Zamknąć wszystkie drzwi. Wizyta tutaj to wielki błąd. Odłóżcie broń, chłopcze. Jeśli chcesz mu pomóc, musimy porozmawiać. Skąd znasz Derricka? Jako dzieci trenowaliśmy razem w klubie w Chinatown. Od tego czasu się przyjaźnimy. Dlaczego Harris sądzi, że Derrick mści się na Buddzie? Jakieś 4 lata temu Harris przymknął Derricka. Ślady prowadziły prosto do Buddy. Ten znalazł sobie drogiego prawnika i wystawił Derricka. Derrick odsiedział wyrok, a Budda się wykpił. Na jego miejscu też bym się mścił. A więc to on stoi za tymi zabójstwami? Tego nie powiedziałem, tylko to, że został wydymany przez Buddę. Zanim Derrick trafił za kratki, Harris miał przeciw niemu dowody za zabójstwo. Czy Derrick Wu jest mordercą, panie Jones? Nie. To facet, który chce ułożyć sobie życie. Proszę mi wybaczyć, ale mam dużo pracy.
Detektywie? Piękna pani Joanna. Jak się pani miewa? Pamięta pan tę znalezioną broń z odciskami delikału? Nie pasuje do kul, od których zginął detektyw Baxter. Może ma pan rację. Stary, mówiłem, żebyś wyluzował. Co się dzieje? Kolesie Buddy byli dziś w pubie i pytali o ciebie. Zastraszali ludzi. Mówili, że wczoraj próbowałeś zabić Buddę. Szukałem odpowiedzi. Sprawy się popieprzyły, więc musiałem uciekać. Koniecznie chcesz zginąć? Coraz głębiej się w to mieszasz. Radzę ci nie wychylać się, dopóki oni nie dorwą tych drani. Co mam robić? Gnić tu całymi dniami? Jak na razie nie masz wyboru. Przyniosłem ci trochę ubrań. To ostatnia kurtka, którą ode mnie dostajesz. Tu masz kanapki. Kristin je dla ciebie zrobiła. Dzięki. Nie jadłem od 2 dni. Derek? Cześć, Ray. Co słychać? Co u ciebie? Za parę tygodni szykuje się walka. Potrzebuję zawodników. Pomożesz mi w tym? Jasne. Zadzwoń do mnie do klubu. Świetnie. Potrzebujesz czegoś? Wychodzę do miasta. Nie, dzięki, Jimmy. Dobra. Trzymajcie się z dala od kłopotów. Nie przejmuj się. Co mu powiedziałeś? Że ściga mnie stary gang. Nie wspominałem o Glinach. Nie chciałem go wystraszyć. Dobrze. A ty jak się trzymasz? Nie mogę w to uwierzyć. Chyba ktoś na górze uważa, że nie zasługuje na życie w spokoju. Pewnie słusznie. Przestań. Każdy powinien mieć szansę na spokój. Ty też. Zalegamy z dostawą. Po zabójstwie Sullivana zyski za zeszły kwartał wzięli pewnie jego ludzie. Zabij ich. A co z przesyłką? Zadzwoń do Old Tigera i powiedz, że mamy opóźnienie. Co? Nie chce z nim rozmawiać? To głupie. Daj go do telefonu. Co się stało? Chin mówi, że Tiger nie chce z tobą rozmawiać. Zadzwoni, kiedy będzie gotowy. Dziwne. Może źle się czuje. Albo dotarł do ksiąg rachunkowych. Nie bądź głupi. Dobra, przerwa. Cześć, Ray. Co słychać? Jak się masz, Gina? Dobrze. Ale chciałam zapytać, czy wiesz, gdzie jest Derek? Reese, jesteś tam? Poruczniku, jesteśmy przy tylnym wyjściu. Billings, dotarłeś na dach? Tak, poruczniku. Jesteśmy przy tylnych drzwiach klatki schodowej.
Panowie, przetrząśnijcie każdy kąt. Jazda. Człowieku, przyrzekam. Nie wiem, gdzie on jest. Trudno cię znaleźć. Widziałam się z Rejem. Wszystko mi powiedział. Tak. Moje gówniane życie przewróciło się do góry nogami. Derek. Nie powinnaś tu przychodzić. To niebezpieczne. Chciałam cię zobaczyć. Muszę wziąć prysznic. Powinnaś iść. Co? O rany. Tak. Dobrze. Zadzwoń do mnie rano. Kto to był? Rodney. Powiedział, że znaleźli Jimmy'ego zadźganego w jednej z uliczek w centrum. Sądzą, że to sprawka Derricka. Co? Chcę, żebyś trzymał się od niego z daleka, słyszysz? Nie możesz mu pomóc. Otwórz oczy i spójrz na to, co się dzieje. Jimmy nie żyje. Ty możesz być następny. Nie wiesz, co ma w głowie po tej odsiadce. Daj mi spokój, dobrze?
Nawet gdy dowiedziałam się, w co byłeś zamieszany, nie miało to dla mnie znaczenia. Chciałam tylko wiedzieć, w kim się zakochałam. Gdybyś wiedziała, nie byłoby cię tu teraz. Pamiętasz wieczór moich urodzin, zanim poszedłeś do więzienia? Spóźniłeś się 3 godziny, twierdząc, że miałeś coś do załatwienia. Nigdy ci o tym nie powiedziałam, ale znalazłam krew na twoich butach i spodniach. Następnego dnia usłyszałam o 2 zamordowanych mężczyznach, zaszlachtowanych. Zrobiłeś to? Zabiłeś ich? Tak myślałam. Derek, ale dlaczego teraz to robisz? Teraz? Dlaczego nie przestaniesz? Ścigają nie tego faceta, to nie ja. Myślałam, że się zmieniłeś, bo się zmieniłem. Niestety inni nie. To nie ja. Już nie jestem taki. Udowodnij mi to. Idź na policję. Jeśli nie jesteś winny, zrobisz to. Udowodnij mi to, Derek. Proszę. Dobrze. Pójdę. Nie jesteś sam. Od teraz będę ci towarzyszyć na każdym kroku. Tęskniłam za tobą. Co się dzieje? Zostań tu. Chłopczyku, zobacz, co tu mam. Chcesz się zabawić? Miałem ciężki dzień. Tatuś miał zły dzień, ale będzie lepiej. Właśnie tak. Daj mi macha, malutka. Telefon, tatuśku. Dziękuję, słonko. Teraz już wiesz, co to strach. Old Tiger, co za niespodzianka. Miło cię słyszeć. Oczekiwałem twojego telefonu. Jak wiesz, mieliśmy małe komplikacje. Kilku z moich menedżerów zostało zamordowanych, ale pewnie ucieszy cię, że wszystko jest już pod kontrolą. Masz czelność mnie okradać. O czym ty mówisz? Nigdy. Nie kłam. Wiem o wszystkim, tłusta świnio. Czekaj, chwileczkę, nigdy bym się nie zdradził. Już na początku ostrzegałem, jeśli mnie zdradzisz, zabiję cię. Chwileczkę, to jakaś pomyłka. Nigdy bym... Obserwowałem ciebie i twoich wspólników. Wiem, że fałszujecie rachunki. Wysłałem najlepszego azjatyckiego zabójcę. Nie ukryjesz się. Mamy go. Wu? Jest martwy?
Nie zabijajcie go, zaraz tam będę. Co się dzieje? To nie Wu jest zabójcą, co? Old Tiger dotarł do rachunków. Derek, przepraszam. Popełniłem błąd. To 100 tysięcy. Chcę, żebyś je wziął jako rekompensatę. Nie rozumiem. Old Tiger nasłał na nas zawodowego mordercę. Myśleliśmy, że to ty. Nigdy cię nie zdradziłem. Nie wydałem w więzieniu. Skąd ten pomysł? Naprawdę doceniam twoją lojalność. Myślałem, że będziesz mi miał za złą odsiadkę. Był czas, kiedy najchętniej widziałbym cię martwego. Ale to minęło. A więc czas leczy rany. Gdy cię nie było, staliśmy się wielomilionową korporacją. Potrzebuję twojej pomocy. Jesteś najlepszym ubezpieczeniem, jakie miałem. Chcę, żebyś został moim partnerem. Przykro mi, Budda. Już mówiłem, zmieniłem się. Nie mów, że chcesz wracać do pracy pomywacza za $8 na godzinę. Wolę zmywać gary. Przynajmniej będę mógł spokojnie spać. Chodźmy, kochanie. Derek! Gina, kiedy zaatakuje, uciekaj stąd, ile sił w nogach. Nie, biegnij.
nie. Gnido, zabrali ją. Zawdzięczam ci życie. Odzyskamy ją. Możemy znów być partnerami. Derek, nie musisz tego robić. Moglibyśmy iść razem do Harrisa i posłuchaj. Możesz prowadzić firmę na twoich warunkach. Co ty na to? Człowieku, to jakaś pomyłka. Mówi Wu. Masz szczęście. Przywieź ją tu z powrotem. Albo pojadę do Hongkongu po twoją głowę. Którą część twojej dziewczyny przysłać ci pierwszą? Dobijmy targu. Ty masz kogoś, kogo ja chcę, a ja mam kogoś dla ciebie. Chcesz tę kupę gówna? Bierz go sobie. Ja też wiem, co mam. Witaj. Jak się masz? Kopę lat. Interesy, co? Mam parę Glocków i kilka HK. Nieczęsto widzi się HK na ulicach, więc pewnie ci się spodoba. To twoja Beretta. A to HK. Masz gotówkę? Super, to lubię. Wydać ci resztę? Nie trzeba. Stary, bierz co chcesz. Gwiazdka, to lubię. Masz moje miecze? No jasne, bracie.
Gdzie byłeś? Przygotowywałem się. Do czego? Dzwonił Rodney. Mówił, że Jimmy nie żyje i że wszystkie ślady prowadzą do ciebie. Co się do cholery dzieje? Porwali Ginę. Co? Kto taki? Zabójca, który przyjechał załatwić Buddę, porwał Ginę. Co ty bradzisz, człowieku? Jaki zabójca? Wszystko ustalone. Za godzinę w garażach Buddy. O czym ty mówisz? On chce Buddę. Dostarczę mu go. Co u diabła? Do reszty ci odbiło? Nie, dorwę tego skurwysyna. To już koniec, Derek. Jasne? Poddasz się, dobrze? Porwali Ginę. Słuchaj, mam już tego dość. Jedziemy na policję, to koniec. O czym ty mówisz? Mają Ginę. Zawiozę im tego skurwiela. Mnie też zabijesz? Derek, to czyste szaleństwo. Nie wiem, co się dzieje. Ludzie mówią, że zabiłeś Ginę'ego. Przepraszam, stary. Strzelaj, sukinsynu. No, dalej. Nie. Pokroję cię tak, jak twoją dziewczynę. Wciąż czuję jej krew na moim ostrzu.
Pilnuj go. Stój, Derek. Odłóż broń. Żadnych gwałtownych ruchów. Zastrzelimy cię. Odłóż broń i cofnij się. No już. Tęskniłam za tobą. Nie. Zabiłem cię. Dlatego tu jesteś. Czekałem na ciebie. Czego chcesz? Podziękować ci. Podziękować za co? Za spokój. O rany, Derek. Wezwij karetkę. Cieszę się, że przyszedłeś, bracie. Wszystko będzie dobrze, nic ci nie będzie. Nie ruszaj się. Chyba w końcu zaznam spokoju. Tekst Bartosz Zimiński, czytał Maciej Gudowski.